Cześć, czołem, z tej strony Amadeusz. Zapraszam na drugą transmisję z gry Dead Space Remake. Hej, dobry wieczór, Madman, witaj. Co tam słychać? Jak tam dzionek mija? Jadę tirem, piję piwko. Idealne życie. Tak, tak trzeba żyć. No, ostatni basen, czyli koniec turnusu. I jak pojedziesz jeszcze raz na taki turnus, jak będzie można? W sumie wybrał na taki turnus, muszę ci powiedzieć. Okej, coś zdobyliśmy. Moduł kinezy. O Bożeś ty mój. To jest zbyt skomplikowane na mój mały młyszczek. Okej, to trzeba będzie tak robić, ale zobaczmy, czy tu są jakieś jeszcze fragmenty, które możemy zwiedzić. No kurde, nie, to wydaje mi się, że to jest jednak jakieś w miarę fajne. Fajne odstępstwo od reguły, dobra. Jakie mam tu teraz? Aha. Dobra, no tak zrobiłem i co dalej? Dalej nie mogę nic robić. Aha, to może być ten wybór. O Jezus. Napchałem do przodu. Na serio. Sorry, jestem trochę nieogarnięty w tych rzeczach, tych, których trzeba myśleć. Tu można coś kliknąć? Nie bardzo. A jak tam Dex się spisał w trakcie wyjazdu? Dał radę na turnusie. Czy tam coś może być? W sensie tutaj? No, tu coś może być. Jak się deck, Steam Deck spisał w trakcie wyjazdu? Oj. To przepraszam, nie wiem, to może być jakiś problem po mojej stronie, jeżeli chodzi o internet. O, ktoś żyje. Chyba zdobyliśmy broń.
O, a co w co pogrywałeś w Eurotrucka? Coś jeszcze? Nie, to faktycznie sporo. Tu mamy jakąś broń. Pulsacyjny, mina zbliżeniowa. O kurde, panie. O, jak wrażenia? Jak wrażenia z niezwyciężonego? Podobała ci się lektura? Tym razem to w Solarisie chyba była żywa planeta. To był chyba organizm w postaci żywego oceanu, z tego co pamiętam. No, mi się bardzo niezwyciężony podobał. No, to jest jedna z fajniejszych powieści. Co to jest? Ja mam iść? Nie. Aha, to jest jakiś pewnie ten fast travel, tak? Chyba tak, to wygląda na jakiś fast travel, to by trzeba się było gdzieś wrócić, dobra. Ale my musimy iść tutaj. I co musimy zrobić? Odzyskaj Rig Kapitana. A będziesz grał teraz z niezwyciężonego? Czy na razie masz dosyć? W sumie troszkę droga jest, to prawda. No, na jakieś przecenie to sądzę, że to by było bardzo dobry zakup. Cześć Vlodi, witaj. Co tam słychać? Kurde, się wystraszyłem w wideo. No, nothing. Medical's a slaughterhouse. They barricaded access to the morgue. The morgue? Yeah. But the barricade was put together in a hurry. A hydrazine tank might blow it open. Just need a detonator, like maybe a shock pad. Tak, to jest niewątpliwie dobra gra. Isaac, obawiam się, że jej nie przejdę. The one who attacked us. I swear to God it was Chen. Obawiam się, że to może być powyżej moich zdolności. I saw him die. If they barricaded the morgue, boję się mojej bezskinozy. Tego się najbardziej boję. Co my możemy tutaj kupić? Nic nie możemy kupić. Możemy coś sprzedać? Możemy coś sprzedać. Powiedz, że jest najdęsa. Wiesz co, kupiłem tuż przed tym, jak weszło do Game Passa, ale jest w Game Passie, co? Więc jakbyś chciał ograć, to można w Game Passie spokojnie ogrywać, bez problemu. Nie trzeba wydawać hajsów. No, tutaj jest tak, tutaj jest koniec zapisu. Jeszcze sobie przejrzymy tutaj rzeczy.
Znaczy, wydaje mi się, że ta gra niestety wymaga troszkę większego skilla niż rezydenty. A to jest... To jest ten mały problem. Od kiedy jest w Game Passie? Wiesz co, jakoś od niedawna. Ja kupiłem grę, nie wiem, w zeszłym miesiącu. I wydaje mi się, że w zeszłym miesiącu też weszła do Game Passa. W Game Passie chyba są wszystkie te gry, które są w tym abonamencie Electronic Arts. I ona weszła też właśnie do abonamentu Electronic Arts. Musimy, żeby tutaj wejść. Czy to nie jest po drodze? Nie, dobra, może pójdziemy tam później. Muszę pamiętać, że tu jest jeszcze skrzydło badawcze do zwiedzenia. Jaką mamy drogę? W lewo, w prawo, w lewo. Dobra. Słyszałem jakby beboka. To jest bebok? Boję się, że oni wstaną. Obawiam się, że tak naprawdę wszystkie potwory to po prostu ludzie. Czy tu można było wejść? Nie. W sensie, że to są przemienieni ludzie. Co tu mamy? Ładowanie stanu. Tak. Muszę przestać ciągle włączać mapę. Zasilania znowu, czy to też nie będę. Podoba mi się gra światem w tej grze. Nie mogę nic kliknąć, nie? Czyli co, tutaj po prostu? Zaraz. Nie wiem, jakoś przesunąć? Kurde, znowu jakiś etap z myśleniem. Najgorsze są te etapy. Taki krech nie trzeba, bo nie powinno się tak dużo myśleć. Nie wiem, czy on wstanie, jak będę wracał. Zakładam, że tak. Co ma być streama z Eurotrucka? Dajesz, Madman. Ja bym z chęcią obejrzał. Ty, piochunie. Czy tu trzeba będzie użyć tego urządzenia na przykład, żeby to... Sądzę, że trzeba będzie użyć tego urządzenia, gdzie się włożyć. No, super. Ja z chęcią obejrzę. Ale jestem mądry. Dobra. Co mogę zrobić? Idę. Okej.
kliknę tutaj, czy nie? Coś w tej stanie. Trajnwersyjna. No, trochę tak, chudy. Większy problem jest, że ja się do końca nie orientuję, co mam zrobić. Czy nie otworzyłem te drzwi tutaj? Tak. Czyli dobrze. Nie wiedziałem, co robię, ale robiłem dobrze. I hear the tests on patient Harris were inconclusive. Given the reports from the colony, he's lucky to have his faculties at all. Well, a divine experience would leave an impression on anyone's mind. Perhaps. But I saw nothing divine in all that blood. The suicides. This is a revelation, Terence. We just need more insight to translate. You think this insight can be found in Mr. Harris's psyche? I'm positive. And with Captain Matthias barring any visits to Aegis 7, this fellow may be our best chance. Harris is Dr. Brennan's patient. And your methods... Look, Mercer, things are complicated enough already. Oh, I can't sign off on this. Promise. Podobno you can do what's best, of course, but... Więc chyba możemy już to przełączyć na, te, na tą wielką windę. Ale jeszcze chyba musimy pójść tutaj. Tak? Czy nie? Tak, tu trzeba też pójść. Wiesz, to jest... To jest dobry człowiek? To jest dobry człowiek, ja chciałem go zabić. Ale to jest zły bebok. No, dobry człowiek i zły bebok. Aha, nie, otworzyć, proszę. Czemu jestem taką ciemajdą? Czasami powiem coś innego niż to, co powinienem. O, węzeł. Węzeł się przyda. Nice, 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 nice. Ciekawe, czy ten karabin pulsacyjny jest niezły. A na razie wzmocnijmy jeszcze kombinezon. To jest blisko punktów życia. Ja chcę mieć dużo punktów życia. Hej, Gringo, witaj. Co tam słychać? Jak ten dzionek? A zaraz. A te drzwi się otworzy też? Jakbym tutaj... W ten sposób? Nie. O, kepsik, tak, kepsik. To była dobra rzecz. O, cześć Wisła, kot przyszedł. Problem. No, a nikt nie lubi niemieckiego, to prawda. To był jeden z moich najmniej ulubionych przedmiotów w szkole. Yeah.
Okej, okay, dobra, już przeżyłem. Dwie jedynki? No to faktycznie nie najlepiej. Dobra. Tu coś fajnego znajdziemy. Wieśka, nie mogę teraz ciebie głaskać za dużo, bo się dzieje na rzeczy teraz. No jakiś masz plan? Debok. W ten sposób, no to faktycznie. Dobry plan. Dobra. Jeszcze nie umarłem. Jest jedna rzecz, która mi się w tej grze nie podoba. Ale... pewnie większość to nie przeszkadza. To jest nierównomierne rozłożenie miejsc do zapisu gry. Nie wiem dlaczego, ale odnoszę wrażenie, że raz są tak, że masz pomieszczenie, miejsce zapisu gry, kolejne pomieszczenie, kolejne miejsce zapisu gry, a potem masz na przykład 5 pomieszczeń, gdzie niczego nie ma. Dawaj, już się boję. Oj, nie chce mi się czytać tego wszystkiego. Dawaj, dawaj tę propozycję. Tu coś jest. Doki Doki, nie, Doki Doki. Chociaż Doki Doki mogą być fajne. Shotgun King? O Jezu, nawet nie znam. Obawiam się, że to jest coś wymagające minimalnej zręczności. Tytuł by tak sugerował. Tak, coś wymaga minimalnej zręczności. To jest tylko wyłomne, co widać. Po tym jak teraz gram. A, logiczne myślenie. Musimy pomyślę. Myślimy. Dobrze, idę. Tak. O, szachy, lubię szachy. No i teraz jest stacja zapisu. Ciekawe miejsce w sumie pozwolone do stacji zapisu. Bardziej mi się podoba ta konwencja jak w Residentach, że masz po prostu safe room, gdzie masz wszystko. Czy to jest tak, że warsztat masz w jednym miejscu, coś masz w drugim. Jesteś czarnym królem, który chce pokonać białego, okej. Sekundkę. Problem z myszką. Sekundkę. Mam nadzieję, że już jest okej. No nie wiem, muszę pomyśleć. Pomyślimy nad tym. Ale sądzę, że i tak... Następna gra, którą zacznę, to zacznę za bardzo, bardzo długi czas. Ta gra ma ile? 12 rozdziałów? Więc ona mi bla bla bla. Polska mowa być gumowa. To ta gra mi zajmie sama w sobie dużo. O Jezus, Mario, co się dzieje? A Dark Souls 2? Tak, tak, Dark Souls 2 będzie. Jezus Maria, gdzie mam iść? Shit.
Dark Souls 2 na pewno będzie. Jeszcze nie wiem kiedy. Ale na pewno bym chciał przynajmniej spróbować w to zagrać. Praca Blacka ze schodami, niezliczone bossy, moje komentarze, tak. Tak, na pewno to będzie. Na pewno takie coś się zdarzy. O mój Boże, kolejna literka, którą muszę zapamiętać. Z, start, lądowanie. O kurczę, fuks. Nie jest gra dla starych ludzi. Nie, żadnego lola, nie będzie takich rzeczy. Będzie Dark Souls 3. Dobra. Ale musi być też jeszcze Stalker. Musi być też Stalker, więc... Stalker i Dark Souls 3 to tak, taki plan. Znaczy Dark Souls 2. O, udało ci się? Nie, Dark Souls 1 jest fajną grą, przynajmniej przez znaczną część rozgrywki. Trochę końcówka jest irytująca. Ta druga część jest trochę taka irytująco nużąca. Czemu nie mogę tego wziąć, tego co jest na górze? W ten sposób. A teraz przypomnę schody. No, schody były dosyć trudnym przeciwnikiem. No sign of her yet. But I found some hydrazine that should work on the barricade. I just need to find a shock pad. Okay, work fast, Isaac. Dobra, mam nadzieję, że jak jest cel osiągany, to też jest autozapis zawsze. Znaczy musimy po prostu wrócić, tak? No to nic nas nie powinno zaskoczyć. Czy są jakieś rzeczy, które pominęliśmy? Chyba nie, chyba nie. Ja znając życie, pojawią się podkopki. Tam, są podkopki. Jak wspominał szkoły? Wiesz co, nie wspominam. O, może tak. Jakoś... O Jezus Maria, wywaliło mi grę na chwilę. Jakoś nie wspominam, jakoś powiem ci szczerze, że... Nie miałem... Nie miałem jakiejś takiej refleksji nad szkołą. Liceum. Gdzie to się biegło? Nie wiem, mało. Co mam zrobić? Sekundkę, muszę się skupić, bo się totalnie gubię. Nie wiem, co się teraz dzieje. Za dużo jak dla mnie. Ale chyba się udało, tak? Więc wracając do szkoły, powiem szczerze, no, tak jak mówię, jakoś nigdy nie miałem czasu, żeby się zastanowić nad tym, jak wspominam szkołę, bo jej po prostu nie wspominam.
O, mikołajki zawsze spoko. To była fajna tradycja w szkole. I co mam tam zrobić? Nie wiem, co mam robić na spomieszczeniu. Took one step out of the captain's nest and Chen, that thing. Jak to wydesygnać w prasę? I trapped him in a damaged escape pod. He's snarling like, this is fucked up. Hurry, Isaac. No, właśnie też się, wydaje mi się, że to już jest koniec. Nie wiem, co mam zrobić w ogóle. Ale gdzie... Tu coś jest, dobra. Koleś jest spodnie. Okej. To takich masz znajomych, mówisz. No nie, te etapy z lataniem to nie będą należały do moich ulubionych. Nawet moja nauczycielka go widziała, jak chodził z ogonem i ziomkiem, co chodził przy bani. Co? What the fuck? Ale jak jest szczęśliwy. 300 zł takiego ogonu. Drogie. Śmieszny kadłubek. Jest jeszcze za mną, oczywiście. Kolega, mówisz, Madman, widział taniej. Kolega, okej. Nic nie pominęliśmy. No tak, sytuacja z tych, tak, tego typu. No to gdzie ty? W jakim ty liceum jesteś? Jakimś nowoczesnym? W jakimś nowoczesnym widzę. Robik. Takie rzeczy w... Takie rzeczy dzieją się w liceum? No dobrze, idę. Może ta informatyka robi takie rzeczy ludziom w mózgu. Ach, ta młodzież, no to też prawda. Ta dzisiejsza młodzież. Za moich czasów tak nie było. Dobra, jak wygląda sytuacja w ekwipunku? Dwie apteczki. Dwie apteczki. Płakać mi się chce. Gdzie był warsztat? Warsztat to jest takie dziwne coś. Okej. Warsztat jest tutaj. Nie. Tutaj znaczy się. Nie, dobra. Idziemy dalej. Znaczy... Idziemy odpalać misję. Zapisałem grę, zapisałem to do tego. Teraz zobaczmy, może tą drugą broń. Może tą drugą bronią będzie trochę łatwiej. Kurwa. Sorry, muszę wczytać, bo przypadkiem wystrzeliłem. Nie chciałem tego.
mam skąd. Dobra. To jeszcze raz. Teraz żeby mi się nie omskło. Myślałem, że kliknę spację, to zmienię sposób strzelania, ale tu najwyraźniej spacja przy tej broni działa inaczej. Jakby byłeś... Jesus Christ! Ludzie kochani! Jeszcze się zraniłem. Nie dobrze. Kurde dobrze. Sweet Home Alabama. Tak. Przebijanie za pomocą nieżywego zdania. Ja nie chcę tyle rzeczy wiedzieć. Ja chcę strzelać i zabijać po prostu przeciwników. Nie ich przebijać. Idą kadłubki. I tam jest jeszcze dużo kadłubek. Kurde, kolejny kadłubek? Ile ich tu nie goni? Czterech już? Nie, ta broń jest jednak lepsza. Przepraszam, muszę się skupić teraz na zabijaniu kadłubków, bo ich jest trochę za dużo. Nie? Okej. Dobra, kadłubki chyba nie żyją. Dobra, dawaj grydu jeszcze raz od początku, bo się skupiłem na zabijaniu kadłubków, za co przepraszam. Nabyłem tutaj. Jakaś kwarantanna, co oni zrobili? Jeszcze sprawdźmy tutaj, czy tutaj coś znajdziemy, jakieś przedmioty. Jest winda, a tu jest chyba jakiś przedmiot. Miała coś nie tak z głową, okej. Okay. To wszystkie tak mają. No to będzie koniec naszej przygody, bo mamy troszkę niedużo życia. No. Jest.
quarantine lifted. Dobra, dalej opowiadaj, sorry. Przepraszam, ale dużo tutaj tych ziomeczków było. Powiem szczerze, było ich nawet za dużo, jak dla mnie. Nie no, serio, za dużo to było. No. To ciekawe, że akurat w takiej sytuacji to się okazało i wyszło na jaw. Średni zestaw medyczny, nice. Personal log, Dr. Nicole Brennan. With medication and zero G therapy, patient Harris is showing improvements. If this continues, there might be hope for the others on Aegis 7. However, Dr. Mercer continues to interfere. He claims Harris's delusions are religiously significant. No, tak się zdarza, if I have to make a complaint, I will. I'm not losing my patient over jego rodzina duża to. Czasem można nie wiedzieć. Tracking brief signal. Dr. Nicole Brennan. Rig location? Inconclusive. Manual rig tracking is available. Masz jakieś szczęście do tego typu relacji? Okej, to będzie punkt zapisu. To może pójdziemy najpierw do punktu zapisu. I tu nam już tak odpowiada. Zgany z bastuna, okej. Jak mam użyć tych schematów? Mam jakieś schematy, ale pewnie schemat w sklepie, tak? Z alternatywką mówisz jeszcze? No to faktycznie trochę tych przygód było po drodze. Dobra, spróbujemy teraz ten gorszy karabinek. No dobra, to już nic złego nie powinno się wydarzyć. Już na tylko zbieramy. O czym? O zoofilii? Bożeż to miał. Hallucinations. You wanted a scientific analysis? Cause and effect? Well, it all began after they raised the marker. What are you so worried about? The marker is divine. Jaki znak? O czym oni gadają? I know this. Look, it'll be on board tomorrow. No, tak, zdecydowanie. At ease. Skąd ty bierzesz te osoby? Transformation the teachings promise. We're witnessing a new beginning.
experiments, for unitology, for humanity. Of course our faith is being tested. Everything is about to change. That's what worries me. And recording. Seal entry. Dziennik tekstowy, to sobie dochujemy, za dużo czytania na razie. Ale rozumiem, że w ostatecznym rozrachunku to jednak nie było to. Chwilę wydawało mi się, że tam jest jakiś bebek na górze. I teraz tak. To nas prowadzi tutaj. A ja bym chciał na przykład zmienić misję. Okej. Okay. Nie, to... Chyba nic się nie dzieje. Półmetek to znaczy? Piszemy jeszcze raz, ale idźmy dalej. Domyśl to połowinka, nie, połowinki? Nie tak nazywam, no połowinki, nie. Poczekaj. O, człowiek. Nie ma, bebek chyba to zabije, no właśnie. Mały szybki debek, nie lubię małych szybkich debek. Małe szybkie debokki są niefajne, bo trudno je trafić. Rozumiem, kibel? Gruba impreza. No to widać, że się chłopaki umieją bawić. Tam muszę się dostać, to pewnie na górę. Aż tak? Płakał na kolanach? Trzeba było, że tak powiem, spełnić jego prośbę. Czemu by nie? To człowiek ładnie prosi. Przepraszam, że przez chwilę się znowu nie skupiłem, ale trzeba było głęboki pozabijać. Dzisiaj tylko piwo Madmanie. Kurde, też bym się napił. Też już dawno nie piłem. Trochę suszy. Ja piwko lubię. Ja lubię po prostu smak piwka. W sensie nawet może być bezalkoholowe. Ale lubię smak piwerka, niestety.
Węzeł, dobrze, nice, 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 nice. Czy ja mogę do tego podejść? Zrobić coś takiego? O! Teraz co, mogę teraz wziąć defibrillator? Nice. Daniels isn't answering her Riglink. What's your status? I found a shock pad I can use on the barricade. I'm heading back there now. Watch the voltage on that pad. I'm not losing anyone else. Teraz tak, zobaczmy na mapę. Zobaczmy na mapę i wyłączyłem mapę. Dobra, to chyba idziemy tak jak nam każe iść, tak? Właśnie zobaczmy, czy mam dużo amunicji do tego karabinka. Ten karabinek mi jednak trochę podszedł. Dobra, coś tam jeszcze jest. Ten mały blok jest idealny. Ja tu byłem, nie? No się chyba tylko zwracamy. Tak, wracamy się. Drzwi. Ostateczny przeciwnik. Zostaje nawet straciłem trochę życia na nim. Ja pierdykam. Nie powinni brać od tyłu. Dobra, na te boki lepszy jest tamto. Wydaje mi się, że każdy ma tego stosowaną broń do siebie. Jesteśmy git, jeżeli chodzi o to wsadzenie, przynajmniej na razie. Big Bada Boom. Daj bok. Te boki są... Momentami troszkę irytujące. Remember, when you reach the morgue, find Captain Mathias's body. Get his rig codes, and the computer's all ours. Oh, nice, ulepszenie. Security clearance required. Ulepszenie broni plazmowej, nice. No i zaraz, ulepszenie broni plazmowej. Piły plazmowej. Nie, to jest sklepnik. Nie, to idziemy dalej. Rzut oka na mapę.
No coś tu, to może być dużo przeciwników. Niby to jest droga do kostnicy zamknięta, ale na wszelki wypadek ją sobie odblokujmy. Loop and transmit all personnel. This is Senior Medical Officer Nicole Brennan. Medical is overwhelmed. We need help. Look at his wounds. We can't handle so many trauma cases, and the command crew won't tell us what's happening. Shit. Maybe I have some PHP left. Wszystko wygląda, jakby te bloki miały powstawać z ludzi. Podążaj za... Jezu. Och. Gdzie jest ten hologram Nicole? Gdzie ona pobiegła? Ja nie załapałem. Gdzie ten hologram poszedł? Czy ona weszła gdzieś tutaj, gdzie ja nie mogę na razie wejść? Walić na razie Nicole. Nie wiem, gdzie za nią pójść, jak co zrobić. Okej, dobra. Trzeba będzie coś zobaczyć. Reaktora nie widzę, żeby założyć. Już po piwku? Kurde. Czy to jest ten reaktor? Do włożenia? Ach, kurde, kusisz diable. Stąd? To chyba nie było to. Mam nadzieję, że to nie było to. Musisz, diable, też mam kurde się napił piwerka. To nic chyba nie pomogło. Obawiam się, że skończyliśmy przygodę, bo nie wiem co teraz zrobić. Jak mam wyjąć? O Jezus, dobra. Już cześć, sorry. O Jezu, bloki. Jeszcze jest taki bedok, jeszcze jest.
Jeszcze jest ten mały bebek, no kurde mały. Dużo tych bebeków w tej grze, muszę tam powiedzieć. Jeden mały bebek, a Jezus. Są duże roboty. Leżeć, kurde, no. Biegam jak debil, ale inaczej się nie da. Jeszcze chyba jeden mały debug został. O, jest. Dobra. Debug nie żyje. Chyba wszystkie zabiliśmy, tak mi się wydaje. Strasznie dużo. Żyćka i amunicję to straciliśmy, ale dobra. Najważniejsze udało. Nic nie ominąłem? Chyba nie. Chociaż kurde, jeszcze sprawdźmy. Tak, ominąłem mały zestaw. Dobra. Będzie długa rozgrywka. Ile mamy zestawów? A, dwa małe, jeden duży, to nie jest źle. Amunicji trochę jest, jest nawet jakieś ulepszenie broni na sensie. Dobra. Namysłów, tak, namysłów jest bardzo spoko. I współczynnik Space'a na tym, tak. Totalnie. Co za 2 złote kupiłeś namysłów? To faktycznie po taniości. Czemu tu nie wszedłem? Kurde, mały. Coś schrzaniłem. Nic. Ja mam chyba pszeniczne książęce. Złote pszeniczne książęce chyba mam w lodówce, chyba tak to się nazywa. Było na prące w biedrze, ale nie za 2 złote, chyba za 3. Dajcie klucza Flux jakiś punkt zapisu gry. Nie jest punkt zapisu gry, nie? Co to jest to? Tlen. Co
coś słyszę. Czemu to jest tlen? Jeszcze kurde debuch mnie tu uderzy. Ile z tej debuchów nagle się wzięło? Boki wyskakujące za pleców bywają irytujące. Zdecydowanie irytujące bywają. Mercer, it's Terence Kine. You were in surgery, so I left this with Warwick. He'll be discreet. I just got the latest report from Aegis 7. The situation's worse than Captain Mathias will admit. 40% of the colony's population is now showing symptoms. Depression, hallucinations, more violence. People are dying down there. I know it's linked to the marker somehow, but I just don't have enough data. Mercer, maybe I was wrong. We need answers by any means possible. That patient, Brent Harris, might be our last hope. Security request retrieved. He left me. I woke in the dark with them scratching in the walls. Scratching like rats. And you all locked me in with them. Fuckers. I'll cut them out. I'll cut them out. I'll cut them out. Okay, to wszystko. Idziemy dalej. Dajcie leć. Część zapisu. To człowiek. Czy to znowu jakaś wizja z przeszłości? Jeżeli to był człowiek, to już po nim. Dobra, jest punkt zapisu, gdzie nie jest. Co możemy wziąć? Chyba nie. Długi korytarz i w lewo. Trudny debok. Zasilanie. Wchodzimy do kostnicy. Czy na pewno chcemy iść do kostnicy?
nie wydaje się być dobrym miejscem do odwiedzin. Zwłaszcza w tego typu grze. Zresztą takie na mapie. Ładowanie tlenu. Muszę zacząć kupować rzeczy w sklepie. Coś te kredyty w końcu zbieram. Okej, to pan kapitan, tak? Co to jest? No to było trochę fajne. Cel zaktualizowany, zabij wszystkich przeciwników. Podobają mi się te cele, naprawdę. Moje ulubione. Zabij wszystkich. Kurde. Tak naprawdę, szpetnie tam zapytam. No i to jest. Ej! Ej, się mi się... Ja, skinąłem. A nie jest tak, że z tego szczerze gdzie indziej? W sensie? Z którego? Na plasiu. Z tej piły nie w głowę, tak, to prawda. W ogóle wydaje mi się, że tu cudze zasady się kończy jeszcze na zawsze i... Zawsze i wszędzie. Wydaje mi się, że zawsze trzeba po nogach ich bić. Rzeczy. No coś tam jest. Mogę w sumie strzelać na chybił trafił. Dobra, czy jeszcze raz. Oh!
tak, to było takie znowu zapoznać. Super. A, mogę klikać tak. Czemu teraz mogę klikać, a czasami nie mogę klikać na. F, dziękuję. To jest może taki moment, w którym się zaczynamy na dłużej, jeżeli chodzi o F. Dobra, sobie tą ustawię, bo to tam można. Tutaj, tak. I tu coś jeszcze było. Szkoda, że ta walka się zaczyna w takiej sytuacji, że ten bebok zaraz do ciebie dojdzie. Dobrze. No, teraz to było dobrze rozegrane. Straciłem wszystkie apteczki. Tak? Czy straciłem wszystkie apteczki? Nie. Dobra, jeszcze nie. Jeszcze to są dwie. Zapomniałem, że w sumie mamy te wszystkie te stazy i tak dalej, z nich tak można w sumie korzystać w trakcie walki. Czy tu coś jeszcze jest? Czy tu są jakieś fajne znajdźki? O, tu to coś jest. Isaac, what's your status? Do you have the Captain's rig. Fuck me! Ugh. Transmitting codes now. I saw it, Hammond. A flying one turned the captain's body into another one of those things. The same must have happened to Jen. God. Maybe the command computer has something. Where's Daniels when you need her? Head back to the security checkpoint. It's safer there. At least I can upgrade your clearance. Daj się do posterunku ochrony, dobra, najwyższy certyfikat bezpieczeństwa, to będziemy mogli wejść w miejsca, w których jeszcze nie mogliśmy być dotychczas. Dobra, to idziemy dalej. Wszystko zebraliśmy. Clearance confirmed.
Isaac. I'm here. What the hell's happening? The computer says the Ishimura's engines are offline. We're on a decaying orbit toward Aegis 7. Oh, God. I have to get to engineering. There's no time. That tram station's offline. Unless... Here. Head back to the flight deck. I'll guide you from there. If this damage report's right, there's a shortcut to engineering. Cel anulowany. Okay, mamy nowy cel. Udaj się do hangaru. Ależ proszę. Czy co, muszę iść tutaj. Dobra. A tu już byłem. Chyba tak? Skądę zobaczyć, czy mogę tutaj wejść? Muszę tam zabrać stąd. Zabrać to. Tutaj, czy mogę wejść tutaj z boku? Udało mi się wejść do jakiejś tajnej skrytki. Medical log, Dr. Nicole Brennan. So much for being paranoid. I repurposed this room to run counseling sessions without unitologists interfering. Now, it's the only place I feel safe. I recovered a limb after yesterday's attack. Genetically, it's human tissue with bizarre mutations. But it's just a sample. It's not enough to figure out a cure. I need... Wait, where's that report from engineering? Here. The engineer has pulled something out of machinery. Limbs missing, torso intact. Okay. Time for a real autopsy. A to w książce to chyba w miarę... Okej, w sensie o czym teraz nad nam piszesz? Jeżeli nie czytałem. A. Piwo, to książęce. No. Ja nie lubię te książęce złoto przemyczne. No jest całkiem spoko. I za 3 złote dobra cena. Za 3 złote to jest naprawdę dobra cena. Dobra, czyli to jest tutaj, tak? Tu byłem. Będę też dzisiaj szczela pochowarka później na dobry sen, że tak powiem. Ten tydzień mam niestety dosyć męczący w pracy. Niestety końcówka roku zawsze jest u nas w biurze takim okresem, gdy jest więcej robotaju. Tu nawet się nie da znaleźć więcej. Lecimy na pokład medyczny. Nie, my jesteśmy w pokładzie medycznym. Lecimy na hangar, ładunek, kontrola kolei. Lecimy. A jak tam w Kobotai? Na pan? Coś tam pamiętam, że wspominałeś kiedyś. Że tam mieli się zwalniać ludzie i tak dalej. U ciebie w robocie.
Sorry, że nie pamiętam dokładnie, ale coś kojarzę, że coś takiego wspominałeś. A, no tak, ciebie trochę nie było chwilę, tak. Jezu, sorry, głupi. Lepsze nie broni. O, były podwyżki. No to nice. Czekaj, zanim przejdziemy dalej, tutaj jest chyba warsztat, tak? No, ja się nie dziwię, były podwyżki też bym zrezygnował z takich planów. To można odchodzić, kiedy wiesz, masz w perspektywie podwyżkę. No ale wiesz, no podwoty może mało, ale jak mówisz, że podwyżki są, to wydaje mi się, że jest git. Okej, okay, wydaje mi się, że będziemy szli tu. Może ten karabin pulsacyjny coś rozbudować, rozpinać. Dobrze. To chyba możemy działać dalej. Więcej roboty to więcej kasy, to też prawda. Może to kwestia takiego okresu w roku. Czy tu coś było jeszcze do zabrania? Nie. Też mi się tak wydaje, że w przyszłym roku będzie słaby. Ja sobie zbyt wiele po przyszłym roku nie obiecuję. Trochę spanikowałem. A te bloki strasznie lubią czaić się w łazienkach. Strasznie. Bo tu jeszcze w tej łazience chyba nic nie ma. Nie ma tu niczego, co mógłbym wziąć. Tylko straciłem żyćko i amunicję. No już, kurde bele. Security reporting retrieved. No Boże, tak to było na samym początku. Na samym początku gry. Co od niż ja tak panikarsko zapisuję co chwilę, ale nie chcę później, wiesz, tracić dużo czasu ewentualnie na cofanie się. Czy zobaczmy, czy to było może ci przedmioty do zdobycia po uzyskaniu wyższego poziomu certyfikacji? Nie bardzo. Thank you.
Kurde, ta gra jest fajna, naprawdę muszę powiedzieć, że fajnie ją zrobili. Aczkolwiek nie jest najłatwiejsza. Udaj się do hangaru, bo cholera ja mam się tu udać. Isaac, this damage report says there's a broken cargo lift just beyond the hangar doors. I'll open them now. Entering zero gravity. Jesus Christ. You'll need your thrusters to reach it, but that lift shaft should take you straight down to engineering. A, dobra, wiesz co, na to będziemy kończyć. F bardzo na zapas, ponieważ jak zaczynamy rozdział trzeci, wydaje mi się, że będziemy grali jeden rozdział na jednego streama. Wydaje mi się, że możemy w tym miejscu zakończyć dzisiejszą transmisję, więc faktycznie na razie nie będzie F. Na razie jest zbyt szybko na F. Spokojnie, nie umarłem na zakończenie. Doszliśmy do końca rozdziału bez wielkich turbulencji. Więc na dziś byśmy skończyli trzeci rozdział. Chciałbym jutro albo w piątek, ale dam znać jeszcze na Discordzie, jak się wyrobi z czasem i tak dalej, bo w weekend może być różnie. No, dzięki wielkie za obecność. Trzymaj się, Madman. Do zobaczyska. Miłego wieczorku. O, no właśnie, jeszcze train musi być. Trinę, nawet nie wiem, jak się to czyta. Papatki, trzymajcie się. Hej, hej.